W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się przesłuchania do drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka. Patronem konkursu jest legendarny solista zespołu Mazowsze Stanisław Jopek, a w programie konkursu znajdują się utwory z repertuaru zespołu. Koncertując i w Polsce, i za granicą, słyszeliśmy wielokrotnie, że publiczność śpiewa piosenki Mazowsza razem z zespołem podczas koncertów. I tak sobie pomyśleliśmy, że może warto ten repertuar przybliżyć, ukonkretnić i zaprosić po prostu do wspólnego śpiewania, nie myśląc oczywiście tylko o naborze do zespołu, bo ten konkurs ma specyfikę zupełnie inną, różną od tego pomysłu. Chodzi o to, że chcemy rozśpiewać całą Polskę tym wspaniałym repertuarem piosenek Mazowsza. W każdym z województw mamy swojego partnera regionalnego, który organizuje przesłuchania pierwszego etapu. Chcemy wyłonić czwórkę zwycięzców w poszczególnych kategoriach i te osoby zapraszamy do wielkiego finału, do naszej siedziby w Karolinie o Trębusach. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc biorą udział w wielkim koncercie galowym razem z zespołem Mazowsze, z chórem, orkiestrą, baletem. No i tam są już przyznawane nagrody. W jury zasiadły między innymi wybitne wokalistki Ewa Uryga oraz Katarzyna Puma-Piasecka. Z racji tego, że ten konkurs jest ogólnopolski, to na pewno na scenie usłyszymy różnorodne wykonania i będą ciekawe zespoły, ciekawi wykonawcy, soliści. No i nie będzie to na pewno dla nas łatwe zadanie, ale cieszymy się bardzo, że w tak zacnym gronie będziemy mogli wybrać tych najlepszych. To nie tylko wokal, bo wokal jest jakby tutaj źródłem do przekazywania, ale myślę, że cały przekaz artystyczny, czyli stylistyka, interpretacja, dojrzałość, oczywiście dobór repertuaru to też jest istotne.